na pewno. Wiecie, powiem tak, niech to będzie reklama dla tej szkoły, bo ci ludzie, którzy tutaj głoszą, oni głoszą o miłości Ojca. Ten kraj potrzebuje usłyszeć, że Bóg jest Bogiem, jest dobrym tatą, który kocha. My bardzo tego potrzebujemy. Przez wiele lat to są deficyty po prostu w ludziach wierzących, którzy nie do końca to wiedzą. Jego miłość jest ogromna po prostu i ja tutaj się buduję tym, że po prostu jak gdyby na nowo, coraz więcej i głębiej poznaję ojcowską miłość do mnie, jaki on jest, jak on mnie otacza. I na świadectwo powiem wam tak, to było w grudniu, kiedy przyjeżdżał Artur u nas, też opowiadał wiele swoich świadectw, wyjechał. A ja tak zacząłem, wiecie, narzekać. Myślę, no Boże, dziś tam działasz jakoś tak ostatnio u mnie. No nie mam żadnych świadectw, no nie wiem. Wiecie, jechałem, miałem wyjazd do Białegostoku o 19 i wyjechałem samochodem, jechałem dość szybko i nie wiedziałem, że jest szklanka. I w tym momencie na łuku samochód się obrócił o 360 stopni i było ciemno. Ja jadąc po prostu słyszałem tylko jakiś brzęk. Wiedziałem, że już będę w rowie, albo na drzewie, albo dochowanie. Wszystko najgorsze. No i to trwało sekundy. Straciłem panowanie. Samochód zjechał z szosy i zatrzymał się. I w tym momencie minął mnie tir. No i wysiadłem z samochodu. Okazuje się, że zatrzymał się zaraz jakiś następny auto i wyszedł człowiek, pyta, czy wszystko dobrze. Ja mówię, tak. Obejrzeliśmy samochód, okazuje się, że zaraz wyciągniemy. Wrócił kierowca z tira. Mówi, człowieku, jak ja cię widziałem, jak cię zakręciło na tej szosie, to po prostu zacząłem hamować tym tirem i już nie mogłem więcej hamować, bo ja bym po prostu zjechał, byłaby czołówka. I to trwało wyciągnięcie mi w sumie 10-15 minut. Ja dopiero sobie uświadomiłem, że jak gdyby mam nowe życie, bo gdybym został na szosie, to by po prostu już było po mnie, zginąłbym. Więc wyjechałem na szosę, pojechałem w swoją, jak gdyby załatwić te sprawy, po prostu nic mi się nie stało. I wtedy sobie uświadomiłem, że Bóg do mnie mówi, no to masz świadectwo. Amen. Jestem przy tobie cały czas, cię kocham.